Witam serdecznie w naszym kolejnym odcinku Podkologii. Dzisiaj zajmiemy się ćwiczeniami rytmowymi przygotowującymi do biegów podkarskich. Są to przede wszystkim skipy, są to tak naprawdę ćwiczenia rytmowe, które z przemieszczaniem się, które powodują tak naprawdę właśnie podstawa odbicie szybkie na stopie, które dają tą bodziec przepchnięcia i wybicia do płotka. Także to jest podstawą tak naprawdę, żeby była właśnie ta równomierność, równowaga, dynamika i szybkość na stopie, po to, żeby jak najszybciej biec. Zapraszam do oglądania. W ćwiczeniach skipowych przede wszystkim trzeba zwracać bardzo uwagę na pozycję, na sylwetkę, tak żeby był wysoki stan bioder, żebyśmy nie uginali w bioder, żeby nam barki nie opadały. Tutaj podstawą jest właśnie przede wszystkim właśnie to wyciągnięcie, które jest później istotne w trakcie biegu podkarskiego. To warunkuje tak naprawdę nam sylwetkę do wejścia w płotek. Jeżeli byśmy właśnie nie będziemy zwracać uwagi na tych ćwiczeniach podstawowych, to później będzie to konsekwencją negatywną na płotkach. To determinuje nasze ustawienie i wtedy porządny bieg. W tym odcinku mam nadzieję, że Was troszeczkę zainteresowaliśmy. Wiem, że to są z jednej strony są to podstawy, które są dość istotne i może w niektórym się to przyda, niektórzy sobie przypomną, może też zrozumieć, po co to się robi, czemu to służy. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Standardowo subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam serdecznie do następnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie.